Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Zbigniewa Kosiorowskiego Metanoia, książka wydana przez wydawnictwo Forma. Czy ja go wyrzuciłem? Przez chwilę skupiał myśli, nad którymi nie panował. Pojawiały się, przeplatały i gasły. Zsuwał się w kolejny majak. Unosił się ponad oceanem. Tratwa malała, a wokół rósł pusty bezkres. Cudze już myśli wirowały bez nad przestrzenią, słyszał skargi kogoś porzuconego na lądzie, powtarzające się jak echo, nieznane dotąd nad wodami, niemożliwe, więc to musi się tylko zdawać. Mógłby zsunąć się z tratwy, porzucić ją i utonąć, uciec od tej udręki, od przyjmowania kary. Nie był pewien, ile jeszcze wytrzyma. Nie wszystko sobie wiedział, nie każdą z przekroczonych granic rozumiał. Choć kilka już razy układał, porządkował swoje cudze zawłaszczone życiorysy. Może i jeden z nich już odpokutował? Choćby ten najdawniejszy z bałaganiarskiego rachunku wynikało, że na każdego z siebie miał po tygodniu przemyśleń na tratwie. Na każdego? Ostatnio wszyscy razem siedzieli, kiwali się na boki, balansowali w rytm fal. Na zmianę czerpali wodę, jakby specjalnie chcieli przedłużyć oceaniczny czyściec. Innych już nie było, chociaż wracali i udawali, że są. Zbigniew Kosiorowski, Metanoia. Polecam.